wynikiem sukcesu w biznesie może być uczestnictwo w kursie, który jest organizowany w ramach projektu przez naszą fundację. To w słowach czemskiego tutaj przede wszystkim do zgromadzonych studentów. Organizujemy cykl szkoleń w dość szerokim zakresie tematycznym, który przewiduje m.in. naukę, budowanie zespołu projektowego, rozliczanie projektów, pozyskiwanie funduszy. Nabór trwa do 15 maja. Gorąco zachęcam do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej naszej Fundacji Podlaskiej Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej, również na Facebooku. Gorąco zachęcam również do obserwowania tych mediów, gdzie będziemy wysyłać informacje o kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach naszego projektu i także innych inicjatyw. Nie przedłużając, przekazuję głos Państwu. Chęć zadania pytania proszę zasygnalizować podniesieniem ręki, wówczas ja udzielę głosu. Czy jest jeszcze coś w życiu, za czym Pan tęskni? Z takich rzeczy wiele. Mam piękną, wspaniałą rodzinę. 6 wokół sami chłopcy. Drużyna piłkarska. Tak jak każdy człowiek, mam te same przeżycia. Może jest mi łatwiej o tyle, że nie mam bariery materialnej. To jest na pewno duży plus, ale proszę mi wierzyć. To, co mam, raczej zostawiłem sobie maleńką cząstkę tego, co zarobiłem, resztę przekazałem na cele charytatywne, a dwa, daje to pewną radość, bo to jest wszystko ciężko zapracowane własną pracą. Nikt mi nie dał ani złotówki. Od nikogo nigdy nic nie otrzymałem za darmo. Może przesadzam, ale przynajmniej w biznesie nic nie działo za darmo. I mogę powiedzieć, patrząc teraz, bo jestem już emerytem w wieku emerytalnym, dochodzę do takiej refleksji, patrząc na tę rodzinę, na piękno przyrody, na te moje przepiękne Mazury, góry, na to, jak człowiek, pomimo wielu upadków, może się podnieść i być dobry. I wierzcie mi, najwspanialsi są ci, co byli nisko, to zrozumieli, przeżyli. To są nie ludzie, to są po prostu osoby godne największego szacunku. Ci, co byli najniżej, mam z nimi też często kontakt, bo czasami do mnie przyjeżdża mnóstwo ludzi, pisze, to jest strasznie męczące, ale równocześnie budujące. I jak wielu ludzi w dzisiejszych czasach, pomimo tej ogromnej demoralizacji, pomimo tego z wszystkich stron napływającego żła, ile ludzi stać na refleksję, bycia silniejszym od tej rzeczywistości. To jest tak budujące, to jest tak piękne, że po prostu widzę po prostu piękno i sens bycia człowiekiem. Tak to wszystko znaczy. Proszę bardzo. Mam dwa pytania. Usiądę, żeby przesłać, znaczy nie spotkało Pani zdecydowanie. Chciałbym zapytać Pana przede wszystkim o to, czy nie boli Pana dzisiejszy właściciel Onetu, informacje, które przekazuje. Drugie pytanie. Brzmi tak, czy działa Pan, czy widzi Pan jakieś możliwości deregulacji prawnych dzisiaj, bo to jest naprawdę czapa, która nam przeszkadza. To trafił Pan w 2 setne. Oczywiście, że boli. Nie wiem, czy jest rozwiązaniem takim, że po prostu one nigdy nie chodzą od dłuższego czasu, bardzo długiego czasu. Bo nie ma innego sposobu, żeby mi się nie stresował. Tyle mogę powiedzieć. Ale to nie jest tylko problem Onetu. Ja Państwu, bo odpowiem teraz na drugie pytanie, bo od 20 lat, wiele dłużej niż 20 lat, mając to nazwisko i te możliwości, rozmawiam ze wszystkimi po kolei rządzącymi, bez względu na kolor, bez względu na partię, prosząc ich o deregulację. Przede wszystkim deregulację, bo to jest szansa dla polskiej gospodarki. Gospodarka tak przeregulowana jak dzisiaj stoi na bardzo chwiejnych nogach. Poważniejszy kryzys to wszystko może przewrócić i będzie za późno. To znaczy, w takim kryzysie powstała ustawa Wilczka. Właśnie było tak ciężko dla rządu, że rząd się zgodził na wszystko. Wtedy właśnie powstała piękna deregulacyjna ustawa Wilczka. Proszę Państwa, opowiem Wam jedną sytuację, żebyście zrozumieli, dlaczego moje oczywiście jest kilka, może nawet kilkanaście bardzo ważnych rzeczy deregulacyjnych dla polskim, które dzięki mojemu chodzeniu albo się nie stały, albo troszkę się udało cofnąć. O, teraz mi się udało chociażby taką rzecz, za co dziękowali mi przedsiębiorcy wczoraj w Łomży. Minister Kowalczyk, akurat mądry, chciałem wprowadzić tolerancję w wymiarach przy odbiorach budowlanych. Państwo nie wie, kto odbiera w budownictwie, to wie, jaki to jest koszmar, jak można egzekwować do milimetra. Co w budownictwie jest niewykonane. Nie ma w ogóle w polskim prawie tolerancji, ponieważ jest wyrok Sądu Najwyższego o budownictwie mieszkaniowym, że przyjęto ją 2%. Ja chciałem teraz na bazie tamtego wyroku rozciągnąć to na całą gospodarkę, żeby wszystkie inwestycje budowlane miały tolerancję 2%. No i napisałem projekt nowej ustawy dla, no brat napisał dla pana ministra Kowalczyka. Owszem, biurokraci przez pół ją podzielili i jest weszła tolerancja tylko w wymiarach zewnętrznych. Więc te wymiary zewnętrzne, które nam parę miesięcy temu weszły, to jest m.in. efekt takich działań. Takich efektów mam bardzo wiele. Coś nam się udało zrobić. Natomiast próbowałem załatwić sprawy generalne. Podchodzą do każdego z premierów. Do kandydatów na premierów, do wszystkich. Jeszcze raz mówię. Od SLD, mogę pochwalić ministra Gronickiego z SLD. Kiedyś miał być podatek dochodowy w rolnictwie. Utopia. Mnie profesor na mojej uczelni uczył, nie rektor uczył ekonomii na mojej uczelni w Krakowie, żebyście nigdy nie wprowadzali podatku dochodowego w rolnictwie, bo to jest utopia, tego podatku się nie da policzyć, bo chłop mieszka w fabryce. Koszty domu wymieszane są z kosztami przedsiębiorstwa. Podatek niepoliczalny. No i niejaki młodzik, minister Olejnik, Kaszak zapowiedział, że wchodzi podatek dochodowy w rolnictwie. Nie znałem ministra Gronickiego SLD. Zadzwoniłem do sekretarki, czy pan minister mnie przyjmie na pół godziny. Za chwilę, czy jutro o godzinie 12 na Warszawstach. Pojechałem. Opowiedziałem wykład profesora Wojnickiego, bo tak dyrektor się nazywał. Dlaczego podatek w rolnictwie dochodowy jest utopią? Na drugi dzień minister Gronicki, konferencja prasowa, nie będzie podatku dochodowego w rolnictwie. Nie wiem, czy moja zasługa, ale zbieżność czasu jest ogromna. I anuluje decyzję i zapowiedzi ministra Olejnicza. Chcę powiedzieć, że bez względu na barwy polityczne staram się ze wszystkimi rozmawiać, prosić o to samo. I kiedyś wydawało mi się, że mam ogromny sukces. I to właśnie przyjdzie, zaraz będę odpowiedzieć, dlaczego jest tak trudno. Udało mi się przekonać Jarosława Kaczyńskiego, jak startował na prezydenta, aby w debacie przed wyborami, takiej telewizyjnej, zaprezentował pogląd, że tylko deregulacja jest sposobem uwolnienia polskiej gospodarki i znacznego przyspieszenia. Że powtórzenie ustawy Wilczka jest najlepszym rozwiązaniem. I wyobraźcie sobie, że pan Jarosław w debacie telewizyjnej kandydatów na prezydenta powiedział to, że nie ma innego sposobu, tylko deregulacja, bo wejmie władzę, będzie starał się doprowadzić do ponownej ustawy Wilczka. Proszę państwa, nie wyobrażacie sobie, co się stało na drugi dzień w mediach. Lincz nad tymi słowami. Starego, schorowanego Wilczka wyciągnięto przed kamery, który chyba mu napisali wcześniej. Mówił, że to utopia, że w ogóle to było złe. Jak ja to słyszałem, proszę państwa, jak ja to słyszałem, jaki był lincz. Gdzie jest przyczyna? Najpierw ileś lat PRL-u, potem media, które nie zmieniły tonacji, to się należy, to się ureguluje ustawą, proszę państwa. Społeczeństwo jest tak zdemoralizowane, przepraszam, że tak mówię, że argumenty o deregulacji są bardzo mało nośne politycznie. I ja się nie dziwię panu Jarosławowi, że po takim linczu on już nawet nie chce słyszeć o słowie ustawa Wilczka po raz drugi. Wczoraj rozmawiałem z panem minister, jak idę z technologii, dokładnie. Prosiłem ją, żeby zrobiła jak w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jest pięknie. Daj przykład. Unia Europejska i jaka piękna gospodarka innowacyjna. Nie ma innowacyjności bez konkurencji wymuszonej przez małe firmy, nieskrępowane, wolne. W Wielkiej Brytanii jest tak. Każda ustawa. Sprawdziłem 5 najgorszych ustaw dla polskiego biznesu. Tam jest tak. Przy każdym ustawie jest to trochę inna kwota. Jeżeli Twoja firma za ubiegły rok nie przekroczyła 10 milionów funtów obrotu, ta ustawa Cię nie obowiązuje. Obowiązuje Cię tylko odpowiednik naszego kodeksu karnego, kodeksu cywilnego. Tylko zarejestruj firmę, płać podatki, płać ZUS i pracuj. Nie ma regulacji prawnej. Wielkie pytanie dla małych firm. Proponuję Pani Minister Ilewicz, Pani Minister, pozwolić tym małym firmom odżyć. Jak one zaczną, a dlaczego tańszych? Dlaczego tak trudno jest decydentom zdecydować się na ten krok? Ja pamiętam, że jak byłem szefem wielkiej grupy firm, jak byłem małą firmą średnią, to chodziłem do rządzących, żeby anulowali złe akty prawne. A jak byłem szefem wielkiej firmy, ja nie zrobiłem miarów w piersi i prawdę. Nie zrobiłem nic, żeby rządzący anulowali cokolwiek. Dlaczego? Dla dużej firmy wszystkie te utrudnienia są niczym. I dzięki temu miałem spokój z moją konkurencją. Ja już byłem dużą firmą, proszę Państwa. Duże firmy mówią, że te regulacje są potrzebne, wszystkim rządzącym, bo to jest. Ja spotykałem się tylko jedna incyta na koniec. Moja była firma dzisiaj giełdowa, potężna. Rozmawiam z moimi byłymi pracownikami. Szefie, jak to teraz robisz? Jak to będzie? Szefie, rząd wybił całą konkurencję, zostaliśmy tylko dwóch, jest nas dwie w branży, ułożyliśmy się, żyć nie umierać. Szefie, a i Chińczyka rząd nie wpuści. No takie przepisy, że i Chińczyk tu się boi wyjść. Proszę Państwa, czy oni chcą jakiekolwiek deregulacji? Potężna firma giełdowa. I jedna z moich byłych 30 firm. Szczera rozmowa do nosem, możemy sobie pracować. Dlatego jest tak trudno. I dlatego jest prośba o tą deregulację oczywistą. Dlatego już teraz namawiam do deregulacji podobnej do Wielkiej Brytanii. Jako przykład. Gdzie Polacy wjeżdżają do Wielkiej Brytanii? Gdzie zakładają firmy? To tam jest najłatwiej. Zakładasz firmę i pracujesz. Dopiero jak jesteś duży, zaczynają cię, wtedy masz duże oddziaływanie na rynek, dużą szkodliwość i faktycznie trzeba takiego kogoś poskromić. Ale cały czas namawiam do bycia przedsiębiorcą. Proszę Państwa, panem się swojego czasu. Panem ułożenia życia. Do Was należy wybór branży. Do Was zależy piękno bawienia się intelektem z rynkiem, wymyślenia czegoś, czego inni nie widzą. I tego zaoferowałem. Tego Optimusie to miałem zawsze jak pies goniąca. Konkurencja goniła, a myśmy już przyjmowali 5 ruchów do przodu. Taka zabawa z rynkiem. Po prostu piękno bycia przedsiębiorcą jest sposób na wyżycie się, a jeżeli teraz Wam podpowiedziałem oparcie, żeby być najsilniejszą tą małością i urzędników, i prawa, i tej rzeczywistości, żeby to nie spalało, nie niszczyło, to naprawdę życie przedsiębiorcy może być piękne. Proszę bardzo. Jeśli można. Chciałbym zapytać o sprawę podatków. Chodzi o podatek VAT i dochodowy. Jakby od Pana zależało i Pana gestii to było, jak Pan to uregulował w sensie podatków ogólnych, bo ma Pan rozeznanie w świecie, jak te sprawy wyglądają, tak żeby no, nasz kraj kwitł, a nie zatrzymywał się na pewnym etapie i podatki w ten sposób hamują. A pytanie, w związku z tym, że wspomniał Pan, że zbliża się ten już okres emerytury, nie wierzę, że Pan przejdzie na emeryturę jako człowiek twórczy, na pewno coś Pan ma, jakieś pomysły na dalsze życie. Chciałem zapytać o te pomysły, bo też zaczynałem w 1988 roku, otwierałem firmę za Piszka, także ten czas też się zbliża i szukam pomysłów. Wracając do pierwszego, jak chodzi o podatki, zanim nie zrobimy deregulacji i nie zwolnimy ogromnej ilości niepotrzebnych kosztów funkcjonowania państwa. Proszę Państwa, za poprzedniej kadencji rządu przybyło, wiemy, oficjalnie 100 000 ludzi na etacie. Czyli wyobrażacie, jeżeli tylko za 4 lata przybywa 100 000 ludzi na etatach budżetowych, czy sobie Państwo wyobrażacie, jaki to jest koszt dla budżetu, a to nie tylko te płace. To są przecież te lokale, to są te samochody, to są szkolenia, to jest komputery, to wszystko. No najpierw musimy zrobić faktyczną deregulację, uwolnić gospodarkę, żeby ona rozwijała się 2 razy szybciej niż obecna. Proszę Państwa, ja mówię wczoraj do Pani Ministra Olejnik. Pani Minister, w małych firmach te same osoby robią biurokrację i produkują, te same. Jeżeli pół czasu zajmuje im na biurokrację, jeżeli Pani im podejmie, od razu wzrasta produkcja osobna. No nic nie trzeba, żadnych inwestycji, nic. Mamy od razu faktyczną zieloną wyspę w Europie, jeżeli Pani zdecyduje się na rozwiązanie angielskie. Dopóki nie zrobimy tego, bym nie ruszał podatków, dlatego że to jest bardzo, że tak wyrażę, delikatny instrument. Natomiast gdyby teraz było tych środków jak gdyby więcej niepotrzebnych, dzięki odciążeniu, to oczywiście pierwsza sprawa to jest proste. Zamieniłbym podatek dochodowy na nie więcej niż 1%. Nic by się nie stało, rynek by zaraz wyrównał dochodowe branże. A jaka była prostota? Ja daję tylko przykład, co to znaczy wyrównanie, bo ktoś się przestraszy. Branży złotniczej, nagle będą ogromne kominy, tam będą kominy. Proszę Państwa, jeżeli zdejmiemy bariery biurokratyczne, przepływ tak jak dawniej z branży do branży będzie nieporównywalnie łatwiejszy do każdego zawodu. Zdejmiemy ochronę poszczególnych klik, które powstały w poszczególnych zawodach i zdejmiemy ogromną biurokrację na policzenia podatku dochodowego. Policzenie podatku obrotowego to jest nic. A jeszcze jedna sprawa. Zamiast podatku od osób fizycznych oczywiście podatek od wynagrodzeń płaconych przez firmy. Tak było dawniej. Wszystkie te pity. Po co jest takie upokorzenie człowieka? Liczenie. Włączy 20% od wynagrodzeń firma. Zawsze ten, który daje pieniądze osobie fizycznej płaci powiedzmy 20%. Najprostsze rozwiązanie. Było, funkcjonowało przez tyle lat. I nie potrzeba takiej ogromnej maszyny biurokratycznej do liczenia PIT-u. Podatek dochodowy, podatek dzisiaj więcej kombinuje niż go liczy. I zastąpienie 1% od obrotu, tak jest w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo podobne. Tych rzeczy wiele można zrobić, ale jeszcze raz mówię, trzeba zawsze do regulacji, dlatego że póki nie mamy rezerwy w postaci środków, nie może się zawadzić. Trzeba sobie bardzo odpowiedzialnie. Myślę, że wystarczy. A moja pasja to sery owcze. Sery owcze, proszę Państwa, to jest hobby, a robię to po to, że Pani profesor Sokoła mnie kiedyś nauczyła, że to jest chodzące zdrowie. Ja byłem wrakiem po skończeniu pracy w Optimusie. Miałem tak straszny lipidogram, że lekarze powiedzieli na klinice w Krakowie, albo Pan będzie zażywał lekarstwa i cały worek lekarstw mi dali, albo Pan umrze. A wtedy przyjechała do mnie Pani profesor Sokoła z Uniwersytetu w Wrocławiu i mówi, Panie prezesie, gdyby Pan jadł produkty owcze, to Pan będzie miał lipidogramę na winobrę. Schudnie Pan, ja wtedy ważyłem ponad 100 kg i jeszcze nie zachoruje Pan na raka. I przekazuję im moje wyniki badań z nagrodami z całego świata, naokoło to wszystko udowodni. Pani profesor, gdyby to była prawda, a Pani profesor mówi, Panie prezesie, pożyjemy, zobaczymy, niech Pan tylko spróbuje tych produktów owczych. Ja wtedy, bo jestem pedan, zawiernikowo odciąłem całą krowę, śmietanka do kawy, masło z mleka owczego, wszystko owcze. No, kupiłem zaraz owieczki, pracowników do dojenia i proszę Państwa, nie powiedziałem nikomu, nie wziąłem ani jednego lekarstwa. Po 1,5 roku poszedłem do badania krwi, bo się bałem wcześniej. Wszystko w środku mam. Przyszedł potem z miesiąc później do mnie Pan Florek, ten co ma Pan Florek, spadł, jaki ja mam lipidolog. A ja lecę, pokazuję mu mój przed i mój pod jest jodczy. No i że z następnych chętnych do owieczek. Proszę Państwa, zrobiła się pasja, nie zarabiam na tym, bo robienie dobrego sera jest tak kosztowne i robienie czystego sera ze zdrowego mleka, bez żadnej chemii, bez tych wszystkich dzisiejszych współczesności jest tak kosztowne, no, na nowocześniejszej technologii, że powiem o wysokich cenach. Co roku dopłacam do tego tylko 1 000 000 złotych, żeby to mogło funkcjonować. ale dzięki temu troszkę ludzi na to stać, no i może drogi. Taka moja zabawa na emeryturę. Nasz czas tracę przede wszystkim na jeżdżenia do władzy i przekonywania ich. Wczoraj się tułałem w agetach. Dziękuję. Ostatnia, już ostatnia. Dobrze, jestem pracownikiem korporacji. Prowadzę mniej więcej około 20 projektów na raz. W jednym z wykładów opowiadał Pan o Japonii. Jak pracował Pan w tym dużym przedsiębiorstwie PZPR, zachwycił się tym sposobem zarządzania. Tak? Ale jest piękne. I nie wiem, czy chodzi o właśnie o Kaizen i o Badenimita, tak? Jak on opowiadał, jak sobie radzi właśnie... Nie, no to, proszę Państwa, to były, kiedy ja robiłem tą reformę w państwowym przedsiębiorstwie, to były lata 70. ubiegłego wieku. 50 lat temu chyba. Jako młody szczawik poszedłem do pracy w państwowej firmie, najnowocześniejszej wtedy w naszej branży w Polsce, 1300 zatrudnionych, która w ogóle nie robiła planów i dyrekcja się zmieniała jak w kalejdoskopie. Bo nikt sobie nie dawał rady z tak trudnym przedsiębiorstwem do zarządzania. I wtedy w akcie rozpaczy, bo może nie należałem do partii, a to była firma z klucza, taka potężna, zarządzana przez Komitet Wojewódzki PZPR, wtedy nagle zaproponowano szczawikowi po studiach, takiemu jak mnie, bez przynależności, żebym został zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych i uratował tą fabrykę. I tamta wiedza o Japonii pochodziła, powiem Panu skąd, z broszur wydawanych przez Komitet Centralny PZPR, kiedy oni przedrukowywali z japońskiego na polskie dla elity swojej. Ja po prostu wyjmując to stanowisko i wcześniej już zapowiedzieli mi, że starają się, żebym ja się zgodził na to stanowisko, dali mi te materiały, żebym ja stał po prostu, jakby miał dostęp do tego, co się dzieje na świecie. Ja wtedy myśmy byli kurtyną całkowicie zamkniętą. Ja nie byłem naukowcem, nie miałem dostępu do tego, co się dzieje na świecie. Natomiast w tamtych materiałach były opisane najlepsze firmy japońskie, jak osiągnęły sukces, dzieląc wielkie firmy na małe, i każda na własnym rozrachunku gospodarczym. I ten opis, mi się to spodobał, ja byłem po prostu intelektualnie też dobry. Postanowiłem zaadoptować coś, co mi się intelektualnie podobało w Japonii, jako pewien model zarządzania, że zawsze małym się sprawniej zarządza dużym, bo dużo bliżej jest ten, który podejmuje decyzję i znajdzie problem. To było dla mnie kluczowe. I dlatego zrobił się cud. W mojej fabryce, która była najgorsza, 30 w Zjednoczeniu, po podzieleniu jej na chyba 23 małe przedsiębiorstwa, wielki zakład państwowy, podzieliłem wszystkim pracownikom, wypowiedziałem umowę o pracę. Jako młody chłopak, po prostu jak się niczego nie bałem, nie znałem odpowiedzialności, no, sekretarz KW powiedział, że mam robić co chce, żeby zakład pracować. Zajrzałem na życia rozwiązanie japońskie, przetworzyłem na polskie, wypowiedziałem wszystkim pracownikom umowę o pracę. Wszyscy się na wszystko zgadzali, bo było tak źle. Zakład bankrut. I proszę Państwa, jak podzieliłem duży zakład na 23 lata, jak skorelowałem płacę z zyskiem, bo wszystkim pracownikom zamiast płacy dałem udział w zysku. Po 3 miesiącach nasza firma wyszła na 2. pozycję w Zjednoczeniu. Czyli przybliżenie ośrodka zarządzającego do bezpośredniego procesu produkcji oraz skorelowanie płacy z zyskiem zrobiło po prostu cud gospodarczy w bankrucie firmy państwowej. Ale potem mnie wyrzucono z tej firmy i założyłem Optimus. A wyrzucono mnie dlatego, że ja w tej firmie płaciłem za pracę, a działacze związkowi i Rada Pracownicza mieli na wypłatę zerowe, nic nie robili. Moja reforma powodowała, że płaciłem za pracę. No i Rada Pracownicza ze związkami po prostu wywalili nas piłem na szyję i w akcie rozpaczy założyłem Optimus. No już Państwo wszystko wiecie. Także nie miałem oparcia, nie czytałem. Natomiast było to głównie rozwiązanie intelektualne podpowiedziane przez pewien model japoński. Intelektu zawsze czytna, czy po prostu no bazowało. Dobrze, dziękuję, ale to ostatni już. się jeszcze, powiedzmy, w dwóch zdanych jakiegoś komentarza do obecnej sytuacji, jaka w Polsce panuje. Nie wiem, czy Pan zechce, powiedzmy, na ten temat coś powiedzieć. Wie Pan, chodzi o te i m.in. roszczenia żydowskie, tak? Gdzie 11 maja jest jakiś protest na świątyni w Warszawie. Druga sprawa, jeżeli Pański przykład ma jakoś zmotywować młodych ludzi, to myślę, że chyba tak nie do końca, bo wie Pan, to co sam Pan mówi, że jednak się nic nie zmienia w naszym kraju i sytuacja, powiedzmy, z tymi urzędnikami jest jaka jest. To wie Pan, raz, że trzeba kapitału, żeby coś robić. Druga sprawa, no pomysły pewnie są. Masa wolnych ludzi jest. Natomiast tutaj... Trochę Pan przerwę, bo ja nie chcę, żeby to był polityka. Powiem tylko tyle. I nieprawdą jest, że nie do końca się nie zmienia. Pewne różne procesy następują. Zmienia się. Ale co się zmienia? Ja Panu powiem w dwóch słowach. Ja, podobnie jak Pan, również miałem doświadczenie z tymi różnymi sądami, z urzędnikami. Oczywiście nie na taką skalę. Tak, z Kryborem Podcięta. Jestem teraz rolnikiem. Robię... A dlaczego rolnictwo jest takie piękne? To jest podatek rolny z dochodowego. Gmina ustala wielkość podatku, ja tylko płacę. Proszę Państwa, producent rolny nie ustala podatku, tylko go płaci. Nikt nie może mi zarzucić, jeśli go policzyłem. Jakie to jest piękne. Bo jak ja powiedziałem, że są branże w Polsce, gdzie jest system dużo prostszy. Natomiast nie chcąc się bawić w politykę, powiem tylko jedno, co faktycznie widzę jako ogromne zagrożenie. Zagrożeniem dla mnie wcale nie są te sprawy materialne, o których Pan mówi. Ja tylko odwołam się tutaj do siostry Faustyny, bo to zawsze można zacytować pewien fragment i jest i bezpieczny. Siostra Faustyna pisała dzienniczek przed II wojną światową. I tam Pan Jezus ją ostrzega, że dam wojnę, jakiej nigdy nie było, dam cierpienie, jakiego nigdy nie było, bo nie ma innego sposobu na to, co zaczyna się dziać w społeczeństwie. I w polskim imieniu. Przede wszystkim piętnuje tutaj grzechy sodomskie. Mówi, moje miłosierdzie ulegnie sprawiedliwości. Siostra go prosi, żeby przynajmniej przesunął trochę tą wojnę, ona się przesuwa i wybuch. Ale wojna następuje. Pan Jezus mówi do niej daleko przed wojną, pokazując jej, że musi do niej doprowadzić. Bo nie ma innego sposobu. I proszę Państwa, teraz następuje prowagacja podobnego zepsucia moralnego, gdzie próbuje się z tego zrobić standard. I obawiam się, że to jest największe zagrożenie. Jeżeli do tego dopuścimy, to znowu miłosierdzie ustąpi sprawiedliwości. I nie zagrożenia, o których Pan mówi, czy sądy, czy korupcja, czy inne sądy, czy to traktuje jako największe zagrożenie w tej chwili w naszej rzeczywistości. Gdzie może być od nowa wylane cierpienie, tak jak II wojna światowa była niewyobrażalnym cierpieniem w porównaniu z poprzednimi sytuacjami, tak możemy mieć teraz przebicie II wojny światowej, jeżeli tylko patrzymy na to, no niestety w bardzo wielu punktach sprawdzające się ostrzeżenie, bo wiele mógłbym mówić rzeczy z dzienniczka, które stają się po prostu faktem. Dziękuję. W takiej sytuacji, no cóż, z przykrością muszę poinformować, że niestety musimy kończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję wszystkim za przybyłym panu rektorowi, który niestety musiał być wcześniej. Niewiniony przeze mnie przedstawicielem Uniwersytetu w Białymstoku, w tym Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Gorąco zachęcam do śledzenia naszych mediów Fundacji Podlaskiej Instytutu Rzeczpospolitej Sprawiedliwości, gdzie będą pojawiały się informacje o kolejnych spotkaniach. Jeszcze raz przypominam o kursie kompetencji miękkich, do którego nabór trwa i tutaj zachęcam studentów do aplikowania. Raz jeszcze dziękuję za przybycie, raz jeszcze serdecznie dziękuję za współpracę, mówi Pan Florek i mam nadzieję, do zobaczenia.